Patrzcie, gdzie ja jestem. Ika, witaj. Ale słuchajcie, dzisiaj nie na przeglądzie. Oj, nie, nie. Ach, mi się wydarzyło, nie uwierzycie. Przyjechałam po kartony przeprowadzkowe, bo po 4 latach wynajmu zostałam potraktowana jak gówno, no i opuszczam mieszkanie. Także słuchajcie, przeglądów póki co nie będzie, przez może 2 dni, 3, bo muszę się pakować. A opowiem sytuację na podczas audycji. Może dzisiaj wieczorkiem, może za tydzień. No zobaczymy, bo dzisiaj chyba będę się pakować. Dobra, biorę kartony. A na przeglądzie do IKEA też sobie przyjdziemy. 7,99, gdyby ktoś chciał. A wielkość tych kartonów? O, coś takiego. Dobra. Także, ale nie, dzisiaj się w ogóle chyba będziemy słyszeć na przeglądzie w Biedronce. Bo muszę zrobić zakupy. Dobra, ja tak mam dylemat, bo są jeszcze większe. 12,50. Albo 7,99, to biorę te większe. O, taka jest różnica. Nie mogę wyżej podnieść telefonu, bo to ludzie chodzą, nie? To biorę sobie te większe. 30 kilo, dobra, starczy. Bierzemy. Musimy tam przeglądzić, bo akurat dzisiaj nie ma dużo ludzi, słuchajcie, jest sobota. Ale no, nie mam czasu i nastroju chyba, także... Ika, wrócimy. A w ogóle wziąłam sobie jeszcze właśnie te pojemniki, bo mi troszeczkę ich brakuje. No ciuchy są fajne. Ja właśnie pakuję sobie w tam. I wzięłam sobie też parę. Fajna cena w ogóle jest teraz, 9,99. Nie wiem, czy zawsze była, ale też zabrałam sobie właśnie te pojemniczki do przechowywania. Bo jak już jestem, to zabiorę sobie jeszcze moje świeczki. Ulubione. Bardzo je lubię. 29 zł jak coś. Świetne, świetne. Myślę, czy nie zahaczyć jeszcze o żywy kwiat, choć na chwilę. No tak by dźwika i nic, tak nic, dziewczyny? Już mi się humor trochę poprawił. Tak mnie tylko wysłać na półeczki i od razu mi wszystko przechodzi. Ja nie wiem, no. Nie, no ale nie mam czasu. Babo, idź, idź babo, się pakuj. 49,99, jakaś nowość. Nie, no dobra, no, nie mam czasu, muszę iść. Także przyjdziemy tutaj jeszcze. Już po moich zakupach, więc jak wziąłam sobie świeczki, te pojemniki do przechowywania, no i pudła. Także dzisiaj pakowam to jeszcze raz. Słuchajcie, bo nie chcę pokazać danych, nie? Więc jeszcze raz, za moje zakupy zapłaciłam 169,90. 4 razy pudło, 9 pojemników, bo trochę mi brakuje. No i świeczki. Na nowym miejscu, którego jeszcze nie mam. Tak, a w Gdańsku naprawdę jest bardzo ciężko o mieszkanie, tak po prostu. Zobaczcie, gdzie jestem. Przyjechałam troszkę nad morze. Na taki mały, krótki relaksing. Tak mam telefon w pionie, bo ludzi full, a nie chcę kogoś nagrać, nie? No i chwilkę posiedzę i słyszymy się w Biedrze. Fajna pogoda dzisiaj w Gdańsku, super. Piszcie jak u was. Dobra, pokażę wam choć wydmę. Zobaczcie, jak fajnie. Jaka super pogoda. Tam jest słoneczko. A tu jest o. Ach, jedyny czeka na mnie. Jesteśmy w Biedrze. Ach, idziemy. Są gazetki, zabierzemy. Ale nie, tylko spożywka, to nie. To są tujki. Tuja szmaragd. 55-70 cm. 8,99, ale fajna cena. Zobaczcie. Ładne, nie? Mega. Tu jakiś jeszcze się pojawił kwiatuszek. 39,99 fikus. Ach, ty fikusie, ty. Fikus lirata. Nie wygląda na fikusa, nie? I to są chyba takie rabatowe, no nie? Krzew czmielina, tak. Pamiętam, miałam kiedyś czmielina. Ale chyba w innym kolorze. Chyba w fiolecie, tak? Dobrze kojarzę? One chyba też tak są, no nie? No i tutaj jakieś krzewy japońskie. Co to jest w ogóle? O ja! Co to jest, słuchajcie? Krzew japoński. Krzewy, japońskie ogrody. Jakiś miks. A, agrest, malina. O ja, zobaczcie. Agrest, malina. Można sobie taką małą sadzonkę ogarnąć w Biedronce i wyhodować. No! Jeszcze jest magnolia. Nie, to jest malina. Ale tu jest magnolia. 13,99. Róża tnąca. 8,99. No, podejrzymy. Serio? Nach. Morwa biała. 9,99. I tam jeszcze jest jakieś 17,99, ale nie wiem, co to jest. Karl jakiś tam.
Nie widzę. Znacie tą roślinkę? Znacie, to piszcie. Ale bardziej mi tutaj te maliny, ten agrest. Jejku, zaciekawił, no. Może ja bym tak chciała? Na balkon, babo, wyprowadzasz się. Jeszcze nie wiesz, czy będziesz miała balkon. No tak. A mi się trafiło, co? No. No cóż. Dobra, idziemy na kosze. Bo ja jestem już na koszyczkach. Mamy w ogóle, och, jest jakaś wyprzedaż. Minus 50% na drugi tańszy produkt. Promka obowiązuje do 22 kwietnia, do dzisiaj. Zawsze trafię na końcówkę. Ale to pewnie, jak to mówię ja, w sobotę minus 50, w poniedziałek minus 70. Także promka goni, jak to w Biedronce, nie? Mam jakieś nowe pościele, bardzo ładne zresztą, zobaczcie. I te pościele 64,90 wymiar 160 na 200 lub 84 wymiar 220 na 200. Ale ładne, zobaczcie. Czekajcie, to nie wszystko, bo jeszcze jest taka krateczka. No. Co myślicie? Ładne. Ładne. Tak sobie przylecimy chwilę koszyczki. Ja przyjechałam po parę rzeczy do koszyka. I mam dzisiaj pracującą sobotę i niedzielę. Prześcieradło 160 na 200 za 39,99. Fajny kolorek, no nie? Ostatnio były zasłony i poszewki na poduszki w takim kolorze. A tutaj teraz, proszę bardzo, pościele. Jeszcze w granacie. A, jeszcze jest szary i jeszcze jest biały. Serio, patrzę i nie widzę. No dobra, idziemy dalej. O, jakieś tenisówki 39,90, buty damskie 54, dziecięce 49 i trampki męskie 49. No to patrzymy, co? Minus 50% na przemysłowe tekstylia, książki i zabawki. Okej. Okay. To dzieciaczki, to są męskie jak coś. No takie unisex, nie? Damsko-męskie. I tam więcej. O, tu mamy jakieś takie typowo damskie. No, co myślicie? Leciutkie nawet, chociaż, czy ja wiem, aż takie bardzo nie. Ale, o, jeszcze są w takim kolorze. No i, o, tutaj są bardziej wyeksponowane, zobaczcie. No, takie bardzo leciutkie, nie są leciutkie. Są takie po prostu. Jeszcze coś takiego. Jaki klapek w ogóle. O, ja nie wytrzymam. Zobaczcie. Te klapki były podobne w zeszłym roku, też modne. Ale gdzie je widziałam, że pamiętam? Chyba w CCC. Ale nie mam ceny tego klapka. Nie, 34,99. W różnych kolorkach. Już sobie zobaczymy, jakich, co? Jest jeszcze taki. No. I czarne. O, tu mamy czarne. O. Poplątane to nie wyciągnę, jakieś rękawice ogrodowe. Dwupaki, zaraz sprawdzimy cenę. O, jeszcze czarne dziewczyny, jak coś. To czerwone takie. No nie, takie inne. Okej, co tu jeszcze mamy? Jeszcze coś? Nie. Także warto wybrać się do Biedry po klapek choćby. Chociażby, ewentualnie po, no nie wiem, ciężkie trochę. Ale te białe, które fajniejsze. Okej, okay, idziemy dalej. Bańka, wstańka. Teraz minus 50%, 24,99, także fajna okazja dla dzieciaczków, jak coś. Tak, to jest ta bańka, wstańka. Czy źle mówię, co to jest? Rośniarz do 90 cm. O, co to jest? To się dmucha? I to rośnie? No nie wiem. Chyba się dmucha, nie wiem. Piszcie, jak wiecie. Idziemy dalej. Jakieś chodniczki w ogóle, 69,90, takie dywaniki, ale czy są te, które pokazywałam ostatnio? Nie wiem. A wymiar? Jaki tu jest wymiar? Nie widzę. Jest tu wymiar podany? Nie ma. Czemu nie ma wymiaru? Pewnie jest, tylko jesteś ślepa, no. Byłam troszkę na plaży, poprawiałam sobie nastrój. 80 na 140. Nie, że miała zepsute, ale tak wiecie, no. Nie lubię tak być zaskoczona. Znaczy w sumie, no, to nie było zaskoczenie, bo ja byłam umówiona na przedłużenie umowy, tak, ale
praktyce przyszła baba i wszystko zepsuła. Jak się z chłopą załatwiało, to było okej, nie? Przyszła kobieta i nie wiem, co się wydarzyło, czy no wiem, ale opowiem wam to na... podczas audycji wieczorkiem. Nie wiem, czy dzisiaj, czy za tydzień. Jakieś podusie. 34, 99, 40 na 40. Takie zwyklaczki w Pepco też są, nie? A to w ogóle co to jest? Aha, to są te próżniowo pozamykane. Pozamykane. Poduszka Elan 9,99. A nie, to ta? 34? Nie wiem. No albo 9, albo 34, dziewczyny, nie? Okej, okay, idziemy dalej. O, są ściereczki w ogóle. O ja, jakie ładne, zobaczcie. Jakie listki w ogóle. O ja, idealne. Nie, to nie są ściereczki, dziewczyna. To są poszewki bawełniane i one idealnie pasują pod pościele, tak? Idziemy zobaczyć, chodźcie. No, zobaczcie. Czyli w kratkę pewnie też są. Oj, tam jeszcze nie zauważyłam, jeszcze jeden jest wzór, jakiś taki szary. Tak, czyli można sobie dobrać jeszcze poszewki. Tak, o, zobaczcie, jest też kratka, krateczka. Dwie sztuki, a cena? 19? Nie. 9,99. Jeszcze, a, te szare też tam, ta pościel była. No okej, okay, a te kije, co to jest? Co to są te kije? Co to jest w ogóle? O ja, co to jest? Flaga Polski, 19,99. A czemu to tak teraz flaga Polski w biedrze? No tak, święto przecież, nie? Zbliża się. Dobra, okej. Okay. Jakieś butelki. Butelka Triton, 24,99. Różne kolorki, jak coś, tak. Mhm. Tu jakiś... Co to jest w ogóle do czyszczenia? Spray. A, to jest do samochodu. Jakiś wosk na błyszczecz. Nabłyszczający wosk na mokro. A jaka cena? Gaśnica 39. A wosk? Nie wiem, nie widzę. Ale są tu różne rodzaje tych wosków, nie? To tak dla panów. Chemia 19,99. Olej silnikowy 79. Suwmiarka 49. Klucze darowe 249. 119. Klucz diamentowy? Co to, to? Nie wiem. I jakieś szlifierki 119, wyżynarka 129, poziomica 49 i naświetlacz zewnętrzny. Co to jest naświetlacz zewnętrzny 69? Takie, żeby sobie coś oświetlić? Chyba tak. Nie, to jest wyżynarka laserem. A to co to jest? Jakiś zestaw kluczy w ogóle. No fajne rzeczy mają w tej... A, to może to jest to? Ten naświetlacz? Tak? Nie, to jest latarka, babo. 24,99. Okej. Okay. Jeszcze jakiś mini zestaw tarcz do szlifierki kątowej za 14,99. Idziemy dalej. Ach, tutaj coś dla nas. O, dziewczyny, zobacz, co to jest? O ja, co to jest takie ładne? Ale ładniutkie, co to jest? Nie wiem, jakiś pojemniczek, ale nie mam ceny. Ale fajne to warzywa, zobaczcie. Na warzywka. Zobaczymy, jedno jedyne, także ach, było branie. Zestaw dwóch puszek, o. Tak to wygląda, ekstra. Co myślicie? Nie mam ceny, także czytnik i naprzód, nie? Jeszcze jakaś konewka tu się jedna zapodziała, 5-litrowa. No i mamy kubeczki. Lustra, o, co to za lustra w ogóle? Zobaczymy sobie. Lustro ścienne plecione. Nie mam ceny, także czytnik naprzód i lustro, ale lustro, wysuw się babą. Średnica z ramą 40 cm. Prezentuje się tak. Albo tak. Każdy jest inny, o. Tak? Słuchajcie, jest otwarte. Chodźcie, podejrzymy. O, tak się prezentuje. No, co myślicie? A to ostatnio pokazywałam na przeglądzie, także nadal dostępne. W ogóle te wszystkie przeglądy z Biedronki są aktualne, bo w każdej Biedronce jest troszeczkę inne to zaopatrzenie na tych koszach, także można sobie wracać do poprzednich przeglądów, dziewczyny. Jakieś kubeczki, nie mam ceny. Różne. I tu jeszcze widzę jakieś pojemniczki. Czekajcie, zobaczymy sobie. Coś fajnego. Szklany. O, pojemnik bambusowy z pokrywą. O, to jest fajne. Ale nie mam ceny.
No dziewczyny, czytniki naprzód, nie? Okej. Jakieś szklaneczki się pojawiły, takie nawet fajne. Malutkie, nie wiem, to jest chyba 300 ml. Tak mi się wydaje, zobaczcie. Dwa kolorki. I do tego miseczki. Te zestawy pokazywałam ostatnio na przeglądzie, tak że można sobie wrócić. Ale tu są takie miseczki do tego. O. A to jest w ogóle niebieski, to jest zielone i różowe są jak coś jeszcze. No i co myślicie? Jeszcze jakieś pojemniczki próżniowe. Nie, to jest po prostu szklany pojemnik z mikroklipem. Ile to? Nie mam ceny. Czytniki na przykład tych pojemników jest dużo, dużo więcej. Tu jest plastikowo typowy. Plastik. Różne wielkości, jak coś w sensie jeden prostokąt, drugi okrągły i jeszcze takie dwupaczki. A to co to jest? To cebuli. Pojemnik do przechowywania cebuli. O, zobacz, jaki fajny, sprytny pojemniczek i jeszcze tam są takie kolorki. Dobra, idę dalej. Te miski, nie wiem po ile są tutaj w Biedrze, ale w Biedrze wyprzedażowej chyba po 9 zł. Także mega się opłaca. Nie byłam w tej Biedrze wyprzedażowej, nie byłam, ale wybiorę się w końcu. Jeszcze takie miseczki. Także może w przyszłym tygodniu. Okej, idziemy dalej, co? Z drugiej strony. Jeszcze jakiś bukiet sztucznych kwiatów. 24 drogi ten bukiet. Co to taki bukiecik? Ale ładny, 24 zł. O, jakaś w ogóle, zobaczcie, drabinka. No, fajnie przystanęłam. Drabina aluminiowa. Aluminiowa. 99 zł. To jest, no, taki standardzik, nie? O, dobra, idziemy z drugiej strony. Zobaczcie, jakie w ogóle fotele ratanowe. 79,90, ale dobra cena. W takim kolorze. Co myślicie? Idę dalej. Słuchajcie, fotel Bilbao. Jak to czytam? Gardenik jakiś, mix, 179 zł. Zobaczcie. Tak się prezentuje. Każdy inny chyba. Tak, każdy inny. Ach, lato się zbliża. Co fajne stoliczki w ogóle. Nie, to są taburety. 29 zł. Coś takiego. Ale ekstra. A to są stoliki. Nie, to są krzesła. Krzesło składane. 59 zł. Czyli z oparciem takie normalne. O, takie tam. 59, a to 29. Zestaw akcesoriów do grilla. Zobaczcie, 29 zł. Gdzie te akcesoria? O. Niezależnie co sobie złapiecie. O. Nie wiem, to wszystko pod tą samą cenę. A co to jest w ogóle? To jest. Aha, do czyszczenia grilla. Chyba tak. Jak nie, no to czytniki naprzód, nie? Poduszka ogrodowa, 39 zł. No. Taka, powiem wam, naprawdę fajna ta poducha. Tutaj z tyłu z takimi, że można sobie, wiecie, tam zahaczyć. A to co to jest w ogóle? Grabie teleskopowe. A cena? Ale to ostatnio robiłam przegląd właśnie tych wszystkich akcesoriów ogrodowych na kanale. Możecie sobie wrócić. 2 czy 3 przeglądy wcześniej z Biedronki. Także słuchajcie, wszystko jeszcze dostępne. Tu jakaś wykładzina, sztuczna trawa. 39 zł. Chodzi ta trawa? Czekajcie, bo zgubię pierścionek. Nie wiem, nie widzę sztucznej trawy. Chyba już się sprzedała, tak? Co to jest? Pokrowiec okrągły na stół ogrodowy. Ale fajne rzeczy. Tak, trawy nie mam. Pokrowiec 34 zł. Grill 99, taki z przykryciem. No, co myślicie? W ogóle jakieś kable tutaj są, co to jest? A nie, to jest przedłużacz, słuchajcie, 49 zł. Dobrze, że napisali, bo bym nie wiedziała. Okej. Okay. Rozkmina by była niezła. A tu są w ogóle takie z taką skrzynką jeszcze. Nie wiem, co to jest. Co to za skrzynka? Żeby chyba schować kabel, nie? Nie wiem. Okej. Okay. No i jeszcze tutaj jakieś mamy. Aha, to jest poduszka ogrodowa jeszcze jakaś 8,49, ale nie znalazłam. Ale mamy różne, o zobaczcie, doniczki. To jest fajne, takie wiszące. Jak to jest w ogóle? Aha, tutaj. O, zobaczcie. Fajnie, co? W różnych kolorach. Szary, brązowy, czarny.
I tam więcej donic. Ła! Paznokieć mi się zahaczył. Jak nie pierścionek, to paznokieć. Serio? 24 zł taca do przesadzania kwiatów. Które to? No nie wiem, trzeba by czytniki naprzód. Słuchajcie, cen nie mam, nie? Ale zobaczcie, dużo fajnych rzeczy do ogrodu, przydatnych, mega. Tu jaki fajny zestaw w ogóle. Zobaczcie, haczka. Tylko to jest plastikowe. W takim, o, do noszenia. No ekstra, to jest, ile to kosztuje? 12,99? Nie, 24? Nie, nie mam ceny. Czytniki naprzód, słuchajcie. Wąż rozciągliwy, 49 zł. Można sobie go tak fajnie zwinąć i tutaj zawiesić, nie? Ale fajne rzeczy, mega. O, i w ogóle wąż ogrodowy jeszcze jest w takim... Aha, albo w takim worku, albo po prostu ten, co wam tutaj pokazywałam na stojaczek. Pewnie ten worku będzie tańszy, nie? Tak mi się wydaje. Nie wiem, nie jestem pewna. Tu jeszcze jakieś nożyce, ale to robiłam przegląd ostatnio, muszę sobie wrócić. Czyli dalej dostępne w Biedronce wszystkie akcesoria ogrodowe. A to, co to jest? O, co to jest? Nie wiem, jakieś trzy... Co to jest? Jakieś donice. Nie wiem, czy to jest do wysiewania nasion? Nie wiem, nie znam się. Nie znam się i nie mam też ceny, tak? Donice całoroczne, 24 zł. Aha, czyli tutaj ogólnie miksy. I coś w puszce, co to jest? Ochrona przed czynnikami zewnętrznymi. Impregnat ogrodowy. Brąz. A cena? Nie mam ceny. Czytniki naprzód. I jeszcze tutaj coś mamy, ale to było, pokazywałam ostatnio, tak. To na liście też pokazywałam, to nie powtarzamy, dziewczyny, nie? Nie powtarzamy. I jeszcze obrzeże ogrodowe proste, co to jest? Obrzeże ogrodowe proste. 100, nie, 15 na 9, nie, co to jest? Obrzeże ogrodowe proste. 15 cm na 9. Dobra, wybaczcie, nie znam się, nie? 21 zł jak coś. No i jakieś takie... lampy solarne, ogrodowe po 14,99 albo 24, nie wiem które. Czytniki naprzód. I jeszcze tutaj coś jest. Aha, to jest do oprysków. A cena? Nie mam ceny. Czytniki naprzód. I tu jest więcej 5 litrów jak coś. Konewek w sensie, nie? No i... I dochodzimy do końca. Dobra, idę na zakupy, bo nie mam trochę dzisiaj czasu. Ni wiecznie, babo, nie masz czasu wiecznie, ja nie wiem. No akurat widzicie. Człowiek planuje, że cię weryfikuje, nie? Tu jakaś waga w ogóle fajna, ale też nie mam ceny. Gary pokazywałam ostatnio. Dobra, kończymy. Pamiętajcie, zostawić coś po sobie, like, subskrypcja, komentarz, coś, co pozwoli, aby YouTube wysłał wam powiadomienie o kolejnym przeglądzie. Dzięki, że byliście. Do następnego. Cześć. A ja teraz czerwony, idziemy na zakupy. Dobra. Miłego weekendu wam życzę. Nie wiem, kiedy będzie przegląd, ale na pewno pojawi się audycja wieczorkiem. O północy. Zapraszam. Dobra, przyszłam jeszcze po gazetkę. Słuchajcie, mnie ślepiło i nie widziałam, czy się nagrywa, ale nie ma jednak tej... Sama spożywka. To nie, dobra. To czekamy na inną gazetkę. A nie, dobra, to są. Okazję, przepraszam. Od poniedziałku 17. Dobra, przejrzymy. Chodźcie. Mhm. Tak, czy wszystkie ogrodowe były rzeczy. Jeszcze takie co? Donice. Tak, bardzo dużo rzeczy do ogrodu. Aha, to jest ta sztuczna trawa. Tego, słuchajcie, nie było, nie spotkałam. Pewnie w innej Biedronce. Opryskiwacz 21,99. I kogoś będzie interesował, to sobie zastępujecie. Nie? I ceny dobrze widoczne, bo może nie będę czytać. O, te poduszki też ich nie było. Świetna cena. Pewnie miał ubranie, jak nic. No na pewno. A to są te krzesła, też dostępne. Mhm. To jest to, ten taboret. Tu jest taboret, dziołcha. To jest krzesło. Też były, tylko tak wiecie, nie było widać za bardzo. O, tutaj ten zestaw narzędzi. No, zobaczcie, jakie fajne. Skrzyni ogrodowej nie było. Czekajcie, pierścionek. Czyli od 17, dzisiaj jest 22. Sobota, no nie?
Jakieś płotki w ogóle, jejku. Jakie fajne rzeczy. Czyli dużo rzeczy nie było. Fajne rzeczy, dużo rzeczy nie było. No dobra, wybaczcie. To jest, zobaczcie. Taka wersja albo taka, no. Ja wiem, że się powtarzam, jak to ma swój piękny ogród. Piszcie w komentarzu. Teraz tak fajnie, jak się słoneczko wyjdzie, nie? Można gdzie grilla. Można gdzieś grilla zrobić. Jest gdzie grilla zrobić. Się dzisiaj jąkam. Dobra, i tu jakieś książki dla dzieciaczków. Dobra. Polecimy sobie w poniedziałek do innej Biedry jeszcze. Może do Lidla w ogóle. Nie, w poniedziałek nie, we wtorek też nie wiem, czy będzie przegląd. Może środa. No nie wiem, nie obiecuję. Ale zaglądajcie jak coś, nie? Dobra. To zostawiam tą gazetkę. Kończymy.